Tampery żółtkowej używam tak naprawdę po zetknięciu się ze sztuką ikony oraz twórczością Jerzego Nowosielskiego. Tempera techniki żółtkowej jest o tyle dla mnie inspirująca, że kolor zupełnie inaczej działa niż w technice olejnej. Mianowicie to jest kolor matowy, używa się suchych pigmentów w proszku, które zupełnie inaczej oddziałują niż technika olejna, w której mamy pewien gotowy produkt. Ja sobie tutaj sam te farby przygotowuję, decyduję o tym, jakie mają mieć nasycenie, jaki ton. Tempera żółtkowa ma o tyle fajną cechę, że bardzo szybko można wprowadzać zmiany, ponieważ schnie w ciągu kilkunastu minut, co bardzo ułatwia pracę. Jeżeli kolor jest nietrafiony, bardzo szybko możemy go przemalować, tudzież nakładać właśnie tak jak tutaj na tą ciepłą partię cienia. Za chwilę położę ton chłodny. To jest obraz pod tytułem Chwila przed, chwila po. On wrócił do mnie jakiś czas temu z wystawy. Jest chyba najbardziej surrealistyczny z tych wszystkich prac, które do tej pory namalowałem. Mężczyzna oczekujący przy jednej z kawiarni w pobliżu, której mieszkam. Siedział przy stawiku i wyciągał jakiś papier z marynarki. Na kogoś najprawdopodobniej czekał. Postanowiłem go zmultiplikować, żeby pokazać pewien problem ruchu. Chwila przed, chwila po. Kiedy coś wyciąga i być może chowa do kieszeni marynarki, sprawdzając, czy zabrał ze sobą jakieś, nie wiem, może istotne dokumenty. Tramwaju w Warszawie. Ta kobieta, jak zacząłem malować ten obraz i bliżej przyglądać się, bo maluję na podstawie zdjęć, okazało się, że jest w ciąży, więc tytuł tego obrazu to Początek drogi. Taka dwuznaczność, ona nie bardzo też podkręciła do pracy nad tym obrazem, bo poza tym, że jest to wnętrze tramwaju, ta kobieta, która trzyma się za brzuch, stała się dla mnie taką bardzo dużą inspiracją. To jest obraz pod tytułem W tunelu Magda. Jest to sytuacja w zasadzie przypadkowo uchwycona przeze mnie w tunelu kolejowym. Za tą kobietą widzimy przejście do słynnej galerii krakowskiej. Znowu problem światła, który wyraźnie jest widoczny.
nawiązuje ten obraz, tak jak wszystkie poprzednie, chyba do pewnego klasycznego malarstwa, wydobywania za pomocą mocnego światła pewnych detali.